Cześć, tutaj Krukan, witam Cię w kolejnym odcinku Asa Pancernego z serii poświęconej asom pancernym zdobywanym przez graczy, powiedzmy, średnich do WN8 do 1600. Tym razem kolega Slavar z klanu Black Armored Devils na czołgu KV-5. Jest to premium czołg ciężki 8 tieru. Prace nad KW-5 rozpoczęły się w czerwcu 1941 roku, zaś 2 miesiące później przedstawiono kompletny projekt. Egzemplarz prototypowy nie został nigdy zbudowany. Powodem była blokada Leningradu. W związku z czym po raz kolejny witam Cię w grze World of Projects. Kolega Slavar zdobył tutaj nie dość asa pancernego, to jeszcze medal Radleya Wortelsa, starową ścianę. Oczywiście też specjalistę zaliczył i duży kaliber. Czołg bardzo sympatyczny. Można powiedzieć, że godny polecenia, jeżeli ktoś rozważa zakup premium 8 tieru, a ma już 2 ciężkie rosyjskie isy 10 tieru. Będzie mógł sobie już załogę szkolić. Z zarobkami dokładnie na tym czołgu. Nie wiem, jak jest kolega tutaj przy takim wyniku i 4,5 tysiąca do Major zrobił 133 tysiące, aczkolwiek 70 tysięcy na czysto. Że w komentarzach bardzo chętnie posłucham, jak KV-5 zarabia. Podejrzewam, że może być trochę w tyle za Jagodą 8.8. 1400 damage już nastrzelane. Przeciwnik wyczyścił nam czołgi, które pchnęły dalej lodowcem. Pchnęli też banana i tu już zbliżają się na środek. Kolega postanowił pojechać w stronę kapa. RHM wyjechał. O dziwo skupił się na siemce, dzięki czemu nasz kolega został nadal z całym zasobem punktów HP i może tutaj powalczyć. Drużyna zaczyna przegrywać, zjechali na dół. Ma MX-50-100 zapewne ich obijał. Chili zdążyło przeładować, wystrzelało swoje peski, niestety no, KV-5 dosyć szybko przeładował, zdążył i zniszczył Chili. No i przeciwnicy zniszczyli już całą, wszystkich przeciwników po tamtej stronie, wrócili się na kapa. Postąpili bardzo słusznie jak najbardziej, natomiast no, na ich drodze stanął KV-5, który w tej chwili zaczyna ich obijać. Fakt faktem, przeciwnicy byli poobijani przez naszą drużynę, więc tutaj zadanie było ułatwione, aczkolwiek każda lufa również może strzelać w KV i też mu zabierać pociski. Kolega na fałce kompletnie beznadziejnie głupio stoi w tamtym miejscu. W pierwszej kolejności zniszczony AMX-50-100 bardzo mądrze. Następna lufa zniszczona, również bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. I teraz został jedynie KW-3, czyli jeden na jednego pojedynek. Wyeliminował lufy, które mogły do niego strzelać. Został, doprowadził do sytuacji jeden na jednego. Jak najbardziej prawidłowa ocena sytuacji i postępowań. I zniszczył. Gratuluję asa pancernego i dobrego wyniku. Jeśli Tobie również się podobał filmik, rozważ zostawienie kciuka w górę, jeżeli uznasz za stosowne. Tak jak mówiłem, daj mi też informację, jeżeli będziesz chciał w komentarzach odnośnie jak KW-5 zarabia. I do zobaczenia w następnym filmiku.